Wypadek w Kłobucku z udziałem 13-letniego rowerzysty. Śmiertelny. Kolejne dwa w ostatnich dniach to Kobiór i Tychy. Tam również rowerzyści nie mieli szans w starciu z samochodem. W mediach społecznościowych trwają poszukiwania świadków tych wypadków. Niebezpiecznych sytuacji od rozpoczęcia wakacji na terenie województwa było wiele. Czy rowerzyści są niewidzialnymi uczestnikami ruchu drogowego? Dlaczego liczba potrąceń jest tak duża? O tym Fatima Orlińska. Błędy popełniają wszyscy, tak kierowcy czterech, jak i dwóch kół. Jak jednak pokazują ostatnie wypadki, to rowerzyści giną w starciu z samochodem. Poruszając się po drogach, trzeba uważać za dwoje, choć z biegiem lat szacunek do jednośladów jest zauważalnie większy. Jest, ale nie do końca, ale jest bardzo duży szacunek, bardzo duży, ale oni też muszą patrzeć do tyłu, do przodu, na boki, wszędzie. Jak widzę, jak młodzi jeżdżą z telefonami w ręce, jedzie po ścieżce, ja jadę naprzeciw. Tego się obawiam, że można nagle gdzieś zjechać. Zatrzymują się. Nawet teraz, jak jechała, mówi tak, z tej strony chciał skręcić ten. Zatrzymali się obaj. Także uważam, że ta kultura kierowców jest na poziomie. Różnie to bywa, ale zazwyczaj ja się czuję bezpieczny, jak się uważa. Tylko, że zgodnie z przepisami wszystko zastosować. Wiadomo, raz ma rowerzysta pierwszeństwo, raz ma kierowca. O czym ci drudzy często zapominają. Jak pokazują policyjne statystyki, do większości potrąceń rowerzystów dochodzi na skutek nieudzielenia im pierwszeństwa oraz nadmiernej prędkości. Choć w ogóle na śląskich drogach jest bezpieczniej niż przed laty, to w tym roku liczba kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów niechlubnie rośnie. 140 wypadków drogowych, czyli to tych zdarzeń, gdzie rowerzyści doznali obrażeń ciała, ponad 500 zdarzeń, tych drobniejszych, tam gdzie nastąpiły tak zwane przewrotki, no i 7 osób nie żyje, chociażby tylko w ostatnich dniach, niestety, ale 3 wypadki z udziałem rowerzystów, które zakończyły się śmiercią rowerzystów. Dwa wypadki, do których doszło na przestrzeni ostatnich 3 dni, skończyły się nie tylko śmiercią rowerzystów, ale również postępowaniami w prokuraturze. Ofiary to 50- i 58-letni mężczyźni. Do wypadków doszło w Kobiurze i w Tychach. Jadący drogą rowerzysta został śmiertelnie potrącony przez kierowcę samochodu, który znajdował się pod wpływem alkoholu i następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Drugim postępowaniem nadzorowanym przez tutejszą prokuraturę w związku z wypadkiem, w którym uczestniczyli rowerzyści, jest sprawa dotycząca wypadku z udziałem rowerzysty, który w nocy dni ubiegłym z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zderzył się z prawidłowo zaparkowanym tirem, który, jak przekazała nam policja, mógł stać niedostatecznie oświetlony. Fakt, że miłośników dwóch kółek w ostatnich latach przybywa, jest niepodważalny. Wskazują na to same środowiska zrzeszające rowerzystów, których przedstawiciele uważają, że za liczbami powinny iść zmiany, chociażby w dostosowaniu infrastruktury. No, infrastrukturę mamy skrojoną na znacznie niższe parametry, na znacznie mniejsze liczby korzystających. Jak również nawyki zarówno kierowców samochodowych, jak i kierowców rowerowych chyba nie dorastają do tego, co się dzieje wokół. No a dodatkowa kwestia to pewien egocentryzm rowerzystów, którzy chyba nie zawsze zachowują się dość ostrożnie w odniesieniu do pieszych. Dlatego służby nieustannie apelują o wzajemny szacunek na drogach i przestrzeganie przepisów, które tak często są łamane.